Elo, elo, witam was w kolejnym odcinku Bunkier Life. Krzysiu, nie słyszałeś o tej serii słynnej na YouTube, Bunkier Life? Ostatni odcinek Bunkier Life'u. Znaczy nie, wczoraj był oczywiście. No, nie słyszałeś ten? Codziennie nowe odcinki z serii Bunkier Life. Dobra, jako że dawno nas nie było, Tomej musisz opowiedzieć o zmianach, które zaszły w bunkrze, bo jak wiesz, no było i... Ja wiem jaka jest największa zmiana. No jaka? Tomek został inżynierem. Tomek, to prawda? Zostałeś inżynierem? Tak. Tomek, opowiedz coś o tym więcej, jak to jest być inżynierem? No, to jest wyższy poziom naukowy. To jest tak, że idziesz, no nie, zdajesz tą swoją pracę, bo oczywiście musisz zrobić pracę inżynierską. Zdajesz pracę, jak po wszystko zdałeś, to nagle tak chodzi ci, bum, bla. Po prostu wiesz więcej. Ej, a pokażesz, jak się bunkier zmienił? To jest wejście. O kurwa, harnaś! No wow. To jest największa zmiana. Nie, ale... Nie, to jest akurat bunk stał. Nie, ale zobaczcie, co to się stało. Jaka obudowa. Ej, czy to jest... O bogowie, czy to jest harnaś i trójnóg do stadymu, a zaraz obok Lipton? O bogowie! Lipton to jest lodoherbata. Wiesz co to znaczy, że będziemy musieli przeprowadzić dzisiaj test? Arnolda z lodoherbato! Tak, ale najpierw trzeba obejrzeć bunkier. Wchodzimy do bunkra generalnie... Nie! Krzysiu, nie! A dobra, trzeba tajne hasło powiedzieć. Paweł, zdradziłeś publiczności... Czego? Twoja stara, Krzysiu, wpuszczaj mnie! Zdradziłeś publiczności tajne hasło do bunkra, to się wytnie. Tak wygląda bunkier, ale jak widzicie, zrobiliśmy ostatnio porządek. Generalnie niedawno właśnie sprzątaliśmy, zresztą zobacz, to wszystko podkurzane. Tutaj, tu, zobacz, tu jest podkurzane, jak widzisz. Podkurzaliśmy sobie... Krzysiu, co ty robisz? Nie wiem, czy w ogóle widzieliście tą wentylację. Pewnie nie widzieliście, to tu jest wentylacja teraz taka lepsza. O, zobacz, jak to jest elegancko. Wszystko posprzątane. Załóż kasę. No, jak widzisz, jest czysto. Chodźcie. Dużo się zmieniło, co nie? O, widzisz, tu jest Wi-Fi, ale powinno być przekreślone, bo już nie ma. Chodźmy dalej. Zobaczmy, czy działa. Dobra, trzeba najważniejsze tutaj zobaczyć, czy nieoczystą działa, bo... O nie, bebechy mówi. Dobra, ważne, żeby działał. No. Nie, żyj! Mieczysław! Tylko nie ty! Mieczysławie! Nie! On nie żyje! Czemu? Nie! No to koniec. Dobra, chodź dalej. O, tu jest oczywiście stanowisko komputerowe. O, wymieniony komputer. Moje zdjęcia, które dostałem od moich znajomych. Nie wiem czemu, ale wybrali same niewyraźne zdjęcia. Więc nie wiem, co chodzi. A tutaj tak, tutaj mamy świeżą pleśń. Świeżą wyhodowaną, bo Krzysiu hoduje grzyby. I pleśnie. I tutaj ten. O, proszę. Tej pleśnie. No, wszystko elegancko. O, no, wentylacja dobra, nowa. Dobra, no, wentylacja. To właśnie tak wygląda bunkier, jak widzicie, jest teraz elegancki, posprzątany, nic się nie zmienił. Od poprzedniego razu, a teraz czas na to, co wszyscy... A to są moje fanarty, widzieliście? Ja nigdy ich nie widziałem. Fajne jest, nie? Dobra, a teraz czas najwyższy na test harnasia z lodoherbatą na zewnątrz! Dobra, stanowisko harnasio... Alchemiczne. Alchemiczno harnasio liptonowe zostało przygotowane, żeby stworzyć w ogóle proces picia lodoherbaty. A właśnie, nie wiem, pewnie zastanawiacie się, skąd się to w ogóle wzięło. Wzięło to się z piosenki. No, teraz możesz śpiewać. Nie znam. W moim metalowym kubeczku Arnolda z lodą herbatą. To mamy wolę. Pół na pół. Dobra, dobra. Dobra. Jest. A to była cytrynowa czy brzoskwiniowa? To jest cytrynowa. Powinniśmy spróbować jeszcze wszystkich smaków, ale zapomniałem. Z kisielem. Teraz, kiedy proces nalewania, a zasada jest taka, że nalewać można tylko przy muzyce i na fazie, możemy w końcu to spróbować. Dzisiaj testujemy z Liptona lemon, bo jeszcze jest z brzoskwiniami, to się zastanawiał.
Dobry. Delikatny bardzo. Bardzo delikatny. Może chyba trzeba zmienić proporcje. 3-4 harnasia. Ale majestatyczne. Nie, no soczek. Tak. No. Majestatyczny smak harnasia pomieszany z lodoherbatą. Czy może być coś bardziej majestatycznego? Smak dzieciństwa. Smak dzieciństwa. Od 1 do 10 księciuniów. No. To ja bym dał 7,5 księciuniów. 8 księciuniów. Za harnasia plusik dostajesz. A dobra, to też dostajesz. No faktycznie, za klimat to 8. Tomek, wypij to. Całe? Tak. Tomek! Vladi? Co jest tu? Możesz rzucić te komputery do bunkra? Jak zwykle obowiązki zostają mi. To mogę wrzucić. Już. Ja pierdolę. Krzysiu! Może małe flaneczki? O, flanki. Dobry pomysł. Ale nie mamy kamienia. Cholipka. Skąd ja wezmę kamień? Mam pomysł!